Tak się zdarza, że w czasach chaosu, niepewności, zagrożeń, takiego niezrozumienia świata, ludzie zwracają się ku naturze i tam szukają jakichś remediów, jakiejś odpowiedzi, jakiejś siły. A jednocześnie przeraża mnie, że ciągle walczymy z tą naturą, z własną naturą, z tym, kim naprawdę jesteśmy, ale również niszczymy to, co jest wokół nas, niszczymy przyrodę, zrywamy więzi, które moglibyśmy z nią budować. Pozbawiamy się tego naturalnego podglebia, korzeni, czegoś takiego, gdzie jest pewność i gdzie jest wartość. Mój ostatni film, Szarlatan, mówi o tych tematach. Mówi z jednej strony o tym, jak wielką siłę można czerpać z natury, a z drugiej strony, jak trudno człowiekowi jest pogodzić się z tym, kim jest naprawdę, ze swoją prawdziwą naturą. Wydaje mi się, że ten film, może dlatego, że nie udziela żadnych łatwych odpowiedzi, że stawia pytania, jest w jakimś sensie leczniczy. On opowiada o uzdrowicielu, o kimś, kto właśnie z natury czerpie siłę i moc uzdrawiania, ale może przez to, że pokazuje całą złożoność natury ludzkiej i świata, pomoże nam zmierzyć się również z tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. Zapraszam Państwa serdecznie na ten film Szarlatan. Agnieszka Holland.